Siema. Dzień dobry Cześć i Czołem. Którego dzisiaj mamy 14.04, czyli kwietnia 2023? Yo! 123 Gamecast przed Wami w pełnej krasie i okazałości oraz obecności. To my powróciliśmy po przerwie świątecznej. Świątecznej. Jesteśmy tak. wszyscy we trójkę w studio. Tak, Paweł też coś tam jeszcze klika. Nie usłyszycie go raczej. Paweł zabawia się suwakami tam. Tak. się poprzesuwać. Nie zobaczycie go raczej, ale jest. Potem będzie z nami tylko duchem i będzie krzyczał, że za głośno mówimy do mikrofonu. Obecnością eteryczną Paweł będzie. No to na pewno. Jakby e, postał od rana przy tym komputerze? No właśnie, czuć. Paweł tu był, zanim to było modne. Czuć aurę. Duch Pawła wisi w powietrzu, bardzo nas to cieszy. To ja suchar opowiem Seba sponsorował. O kurczę, super. tak. Bo Seba z nami GameStop robi z naszych fundacyjnych działań, pozdrawiamy. I drugi GameStop już 16 maja. I frekwencja będzie taka sama, albo jak się podwoi, to nie wiem, jak was pomieścimy, ale oby tak było, bo ostatnio było super, o tym już mówiliśmy. I suchar jest o kocie moich rodziców. No. Mówi, kot siedzi i myśli, dlaczego ci psychopaci zawsze podnoszą ten temat przy okazji Świąt. Czemu podnoszę temat mojej kastracji? Bo co już słyszę? Trzeba poświęcić jajka dla Jezuska. A podobno miało się bawołów nie wychwalać i tam nie robić różnych rzeczy, a to. A tu Trustory, kot już piąty rok bez jajek. Tak, yy, tym pięknym scharem Patrycie przywitaliśmy, która w, której w końcu udało się... Patrycja odezwała się w punkt, bo następny stały punkt naszej historii gamecastowej i tego programu, to jest właśnie newsy planszówkowe. A newsy planszówkowe mamy w tym tygodniu sponsorowane oczywiście przez naszą nieocenioną, bezcenną i wspaniałą Patrycję z planszeo. Trzy od niej, jeden ode mnie i jeden wcześniej w tym tygodniu namierzył Kondziks. Więc Uuu. tak. Ten, Patrycja też go przysłała, więc. Ważny news, <laughs> ważny news, zakładam. Z dwóch źródeł już. Tak, więc, więc e, przejdźmy może do tego, że chyba albo jeszcze opowiedzmy co w świętach. Mariusz, po angielsku się komunikował. Yes, święta. I was abroad. United <laughs> Kingdom. <laughs> Ma, Mariusz miał Merry Christmas. Miałem Merry Christmas, święta wspaniałe w aurze londyńskiej pogody, a byłem w Newcastle. To niby daleko, a wszędzie tak samo tam jest, także. No tak było. A ja miałem Meksyk w domu. to Dużo... po polsku, ale wypiłem tequilę. O proszę. No właśnie. To nie, ja piłem... A, no. Mój tato, rudowity podlasianin, który wyjechał za granicę do pracy, postanowił trochę... Tradycji polskiej ze sobą zabrać i nie mówię to o poświęceniu jajek, tylko o produkowaniu własnych napitków na cele użytkowe domowników. Kolekcjonerskie. Tak, kolekcjonowaliśmy codziennie. Konfekcjonowaliście kolekcję. Tak, bardzo dobre. Pierwsze od bardzo dawna, pierwszy raz piłem Bimber, bo nie pijam zazwyczaj u nas go na rodzimych ziemiach, bo jest taki. W tej wersji się trzymajmy bardzo różny. A tam był taki bardzo dobry. A na tak, wyjeździe się nie liczy. a że byłeś z Magdą, to już w ogóle. To się w ogóle nie liczy. To się w ogóle nie liczy. No, to już tak. można tak. było lać, ile wlezie. A ja, a ja z e, babką, którego serdecznie pozdrawiamy, Karolem w sensie, e, waliliśmy meksykańską tequilę. Nie. A wiem. że z babcią. Babcia też. <grym> Babcze i babka byli tak obecnie święta. Więc pierwsza runda tekili, jak powiedziałem, że to jest prawdziwa z Meksyku. Nie wiem skąd ją miałem. Ja z Meksyku? No. Bęk! Bęk! I drugi suchar i już knockout po gongu. To, to wszyscy walnęli tą rundę, była super, a później już nasza typowa Sierra. Sierra z Podlasia. Newsy planszówkowe. Pierwszy news namierzyłem taki, nie wiem czy wiecie, że Polska w Natasiu crowdfundingowym epizod, już nie wiem który, ale jeden ze znamienitych w tym roku. Aż klęknę w lęka, żeby Wam powiedzieć, ile jest dziś, bo tutaj na liście redakcyjnym jest co innego. Torgal, gra planszowa, już nie 80 tysięcy, 89 tysięcy bez 600 euro mają na swoim koncie, żeby się ufundować. Potrzebowali 30 tysięcy euro, więc już jest prawie 300% bez 2% ufundowania. Co ciekawego w tej grze? Kolpik fantazy. I to co rozmawialiśmy a propos Gloomhaven, że setup długo zajmuje mm -hmm. i w Josu Lion to jest rozwiązane tym takim zeszytem z mapami, tu jest to samo rozwiązanie, tylko wyobraź sobie, że każda mapa jest rysowana tą Torgalową kreską. Mhm. Mm e, Rośnickiego? Jako fan komiksu powinien wiedzieć takie rzeczy? Ja nie muszę, bo jestem dużo młodszy. <laughs> Autorzy napisane Kianka Maurycy, Szymal. To, e, to gry? Zrobię, tak, i też element trisowy, który się powtarza w wielu grach, w naszym Greenhellu też jest. Wygląda to bardzo dobrze. No, wizualnie wygląda to tak jak komiks, czyli super. Każdy, kto jest fanem Torgale, na pewno rzuci na to okiem. No a gra, dotrze do Was prędzej czy później, skoro tyle procent już się ufundowało. Tak jak Darkest Dungeon. No. Który jeszcze nie dotarł do wielu osób. Kaskadia, czyli hit nie tylko za granicą, ale również w Polsce. Jest to takie trochę skrzyżowanie Wingspana, Ark Nowy i jeszcze do tego, jak się nazywa, są gdzie wyciągamy sobie heksuł, kładamy ekosystemy. Gra sprzedawała się na tyle dobrze, że Rebel podłapał sukces i wydaje grę w naszym języku, czyli polskim. A do tego zagraniczny wydawca zapowiedział również dodatek do gry, który ukaże się jeszcze w tym roku. I kolejny hiciorek, który też warto, żeby wylądował na waszym stole. z Polska ogłosił przed sprzedaż Dominant species, species Władcy Oceanu. Sequela do Władców Ziemi, też Dominant. Gra do 13 planszówkowiczy w czerwcu tego roku jeszcze. Łapcie, żeby wam nie uciekło, a później będziecie marudzili, że tyle kosztuje na serwisach aukcyjnych. <noise> Dokładnie. Kangurek K.O. Czyli. do nagra. Tak, gra, która szturmem wzięła internet w zeszłym roku, chyba z okazji Mastera Gierki, albo dwa lata temu. Już teraz ciężko mi to powiedzieć. Klasyk z 2000 roku, czyli o panie Boże, kiedy to było. Doczekał się swojej gry planszowej, rodzinnej w dodatku, czyli w coś, co będziemy sobie mogli pograć z tymi młodszymi jeszcze nie. Ale może w przyszłości fanami gier planszowych. Tutaj nagłówek, który tak wyglądał też w internetach i to zarówno Patrycja, jak i konik z ten news, ale e, nagłówek mnie. E, czarny humor to jest zamy. Po krótkiej, lecz ciężkiej chorobie. <noise> po krótkiej, lecz ciężkiej. Może pił, ale to dobry no, chłopak. <noise> no, właśnie, no, może, może, może pił i bił, ale tak. dobry chłopak był. Po krótkiej, lecz ciężkiej choroby w wieku 70 lat odszedł Klaus Teuber, twórca jednej z najsłynniejszych planszówek świata, która wielu z nas wprowadziła do hobby, czyli gry pod tytułem dzisiaj Katan. A jak ja zaczynałem i kupowałem to, tę grę, to osadnicy z Katanu. I też osadnicy z Katanu. Uczciwie przyznaję, że jedna z moich ulubionych planszówek, którą bardzo często polecam, ponieważ ma na tyle niski próg wejścia, a, na, a równolegle na tyle skomplikowaną rozgrywkę, że bardzo fajnie jest otworzyć sobie tę grę, tę grę u drzwi. Do szerszego świata. Dobrze, że mamy Patrycję na żywo, bo już nas poprawiła, że Kaskadia, aż dodała, że Kaskadia była wydana przez Lucky Deck Games. A, bo ja powiedziałem zagraniczny wydawca, tak, Lucky Deck Games. O, bo się nie mogli nazywać szczęśliwa kaczka, po prostu byłoby. No właśnie, bo wiedzieli, że prości. stąd. A to chodziło, że wydana w Polsce, a dodatek zapowiedziałem. Tak. Ale e... dobrze, dobrze, cieszymy się, że jesteś z nami oby co tydzień. Tak. Ty od katana zaczynałeś? Ja zaczynałem w sumie od y, Agricoli. A. I to jakoś tak ukształtowało. Y, Mój gust w grach na te większe tytuły. A to ciekawy tytuły. temat jest, bo tak jak ostatnio 51 stan przy pomocy Ultimate Edition, który otrzymaliśmy mm. w nasze ręce, znowu święci triumfy na salonach planszówkowiczy, tak mi się łezkę kręci wokół, jak pamiętam jak... Ile to lat temu? Ojej. No, za daleko, żeby pamiętać. 16, z bratem, z Mikołajem serdecznie mm. pozdrawiam. Graliśmy w... 51 pierwszy stan, mm -hmm. ten pierwszy pierwszy, graliśmy w Neurosimę, pierwszą pierwszą, zagrywaliśmy się tym nocami na pod rząd i parę jeszcze tytułów by się znalazło. Osadnicy zresztą też, no wtedy to no byli tak. osadnicy z Katanu w naszej fundacji. Ja też pamiętam osadników z Katanu i tak, tak jak mówisz, mamy u siebie osadników z Katanu. Trochę właśnie się na tym złapałem, że w naszych zbiorach fundacyjnych całkowicie przypadkiem i, i przez tradycję dajemy ludziom białe kruki, bo ten ten egzemplarz tak samo Cytadela, to są gry, które mają w tym momencie naście lat. A te dwa ryzyka, które mamy? <noise> te dwa ryzyka, jest w ogóle near mint condition po prostu, no. a to też jest rzecz, która już ciężko jest gdzieś tam dostępna. I tak, i, i oryginalne rzeczy, które pewnie kolekcjonerzy, chociaż to no, musiałoby być trochę jeszcze folii, by się zabijali, to można, można grać. No nas się nie trzeba zabijać, można przyjść i poprosić. Ale to nie o to chodzi, żeby siedzieć i się tasować nad swoimi grami, tylko żeby w nie grać, bo, bo wtedy to, największy fan. Bo się karty kleją. Przypominam, e, drogi wspólników zbrodni, że jeszcze mamy um, kosteczki. Dice, Dice stronę, Dwa A, sezony ograne. Koopa? Do koopa? A, Pierwszy sezon no, mamy no, ograny, bo yeah. testowaliśmy to pod kątem mechanikiem, o której nie możemy mówić. Mm -hmm. Rozmawialiśmy tak, tak, o tym tak, godzinę tak, temu. Tak, tak. Drugi sezon przyszedł całkowicie niedawno i to nam może pomóc, mm -hmm. żeby wiedzieć więcej, bo jest to bardzo fajna, też mały próg wejścia, ale taki to tacy gentlemanie jak po mojej Prawej waszej, waszej lewej, którzy zjedli. Nie, inaczej. Jak gram z Mariuszem w jakiejkolwiek karcianki PvP, to mam wrażenie, tak jakbym, wiesz, poszedł z. E, wszedł z Tomaszem Adamkiem do ringu, nie? Dlatego I... ja nie wchodzę z tobą do ringu. <laughs> Może Laki Pan będzie. Nie? No, tak. <laughs> Chociaż nie, chyba mi się zaraz Aby był też Laki Duck. Idź. <laughs> do trzech razy to bardzo ładnie. Bardzo ładnie dziś to idzie, Tak. No. Więc tylko przypomnę, mocno się ścieraliśmy w. Mm, Dajstrowa. na Daj ten pierwszy sezon. Nie pamiętam, czy mo, może zaraz wygrałem, czy dwa. Mariusz już ma te mechaniki w małym palcu u nogi, jak, jak, jak gra, i szybko grę łamie. W drugim sezonie graliśmy i teraz przypominamy, że się czeka nam w kolejce właśnie ten. ten Zobaczcie, jak poradzili sobie z materiałem mm koopa. -hmm. O, to mnie bardzo ciekawie, akurat. Ciekawi mnie też DeepRock Galactic. Ciekawi mnie Flash and Blood, który leży niezafoliowany jeszcze w koszulki na moim biurku. <noise> Także jest tego trochę. Właśnie nas uświadomił, że mamy trochę większą kolejkę do tak, grania. Nie tylko ta komputerowa. Właśnie. DeepRock Galactic na pewno Wam pokażemy, jak przyniesiemy te pudła i, i podzielimy się rozgrywką. Może do tego czasu to nas Daniel pasa cały czas, żeby robić. Coś przystreamujemy z tego tematu, a to. A już... to trzeba z głową. Ja mam pomysł. Tak. Jest pomysł na to, już rozmawiałeś tak, o nim, ale tak, to tak, zrobimy tak, ładnie, tak. żeby to było. Po amerykańsku. Na, na razie was podniecimy wasze zainteresowanie, że Mariusz ma kozacki pomysł, który jak zrealizujemy, to będzie grubo. A fanów CSA na pewno podnieciła informacja o tym, że Nine, jako pierwsza polska drużyna od 2018 roku, przypomnę Virtus Pro, czyli drużyna, która. W serduszkach wszystkich fanów e gdzieś tam jest, ale ci młodsi mogli o niej zapomnieć albo nigdy nie słyszeć, chociaż musieliby żyć pod kamieniem. Zakwalifikowała się na Majora w Paryżu, czyli taki duży turniej światowego kalibru i tam chłopaki będą grali. Gratulujemy serdecznie. No i czekamy na rezultaty, które tam będą osiągali. Co ciekawe, i to mnie zawsze jara w przypadku e szczególnie CS-a, który gdzieś tam się cały czas przewija, ale póki niestety nie ma wyników, to jest z tym słabo, to match 9 ten taki kwalifikacyjny do Majora oglądało 70 tysięcy osób na polskim streamie, wow. na wow. polskim streamie u Izaka. To, to jednak. To jest wynik. No. A co przypadkiem nie Virtus grał wtedy z Outriders, e, jak byliśmy na Jemie? To to samo, w sensie to nie to samo. nawi grało, a, czyli grało. No drużyna okay. ukraińska, w której gra Simple, jedna z moich ulubionych, a po drugiej stronie było Virtus Pro, ale to już nie było Virtus Pro wtedy, bo Virtus Pro miało rosyjskich inwestorów, i oni nie mogli grać, więc nie grało Virtus Pro, tylko grało Out, o, o, outsiders. Okay, to, że mieli tych samych zawodników i ten sam zarząd, to niż mi świadczy jeszcze, bo to jest zupełnie inna drużyna. <laughs> w każdym razie jak. Y te pierwsi przełamali mecz i był duży triumf to. Oj, tam każdy kill ukrał. Dawno nie widziałem takich emocji na każdym stadionie kill, tak, ukraińskie drużyny. W pełen, pełen stadion w Katowicach. No i a to był prima Aprilis? Tak. Tak? <laughs> tak, tam film na końcu jest. Ja komentarze też sprawdziłem, więc nie musimy o tym mówić. Ale powiemy za to o tym, że w Fortnite, jak zwykle, 10, nawet nie dwa kroki, 10 kilometrów przed przeciwnikami, czyli innymi. Firmami robiącymi gry komputerowe, bo po sukcesach przy różnych koncertach, które u siebie mieli i zapoczątkowali tak naprawdę robienie koncertów w grach, to teraz będziecie mogli odbyć wirtualną koło czyli taki jeden z większych, albo i największy chyba nawet, festiwal muzyki popularnej w Stanach Zjednoczonych. Tak. Z Prima prilisem, bo wy nie widzicie tego i nie wiecie, o czym rozmawiamy, w każdym razie, przetrząsując meandrę internetu, złapałem się na kilka newsików, które czujne nasze oko współredakcyjne. Nie mówię to o tym, co Mariusz teraz wyłapał, tylko też inne newsy typu na przykład chyba, co tam było? Że Cyberpunk zmierza na Switcha? <laughs> tak. To było 1 kwietnia, ja mówię, o a później się... <laughs> Bajkon mnie wtedy uświadomiłem, bo 1 kwietnia jednak. Więc to też takie newsy, gdzieś tam się przewijają, nie o tym mowa, ale mowa o tym, jak już my jesteśmy przy cyberpunku i to jest piękny trend, który mnie, nie wiem co na ten temat sądzić, że... CD Projekt Red zapowiedziało, że kampania marketingowa Cyberpunk 2077 widmo wolności, Phantom Liberty, chyba tak po mm -hmm. rozpocznie się w czerwcu 2023 roku. Przy okazji szef polskiej firmy ujawnił, że prace nad fabularnym dalcekiem do gry zmierzają ku końcowi. Bardzo nas to cieszy, że nie będą kończyli, w, co jest po czerwcu? W, w lipcu mm -hmm. albo w sierpniu, a wypuszczą. I że bardzo im zależało, aby dostarczyć na rynek dopracowany dodatek. I jeszcze też był niusik że ponoć jest to ich najbardziej zbudżetowany, inaczej, z najbardziej wypasionym budżetem dodatek. Okej, ale marketingowym czy dla devów? Bo ogólnie patrząc sobie, idąc tropem tego, jaki był marketing Cyberpunka 2077, o którym słyszeliśmy... Od kiedy się uczyłem wiązać buty, tak się wydaje, że to było już wtedy marketingowo ogrywane Co? gdzieś tam. No to myślę, że zagramy sobie w gierkę w czerwcu 2027. To już później niż oryginalny Cyberpunk, tak. to 5 lat 2027. <grym> Co 7 lat, był 2020. Zobacz po jejom, jak to się u nas mawia w dialekcie, jeszcze bardziej na wschód. Na pewno zwrócimy na to uwagę. Natomiast, tak jak, no właśnie. Tutaj mam nadzieję, że ta proporcja jest inna, bo tak jak z Matem w jednym bizde w Kaście rozmawialiśmy naszym, budżet w Cyberpunka był tam na takiej nierównej szali, po, w okolicach 50% spakowywany mm -hmm. w marketing. Tak. Tu na razie wiemy mało, więc mam mm -hmm. nadzieję, że jednak większa szala jest przechylona na stronę produkcji dodatków. Oczywiście marketing zrobił tam, lubił robotę i sprzedał miliony sztuk gry. Mm -hmm której ludzie nie widzieli, która okazała się, no, taka jaka się okazała, czyli bublem, nie, nie bójmy się tego słowa, bo na start to była bardzo ciężka batalia. No, zobaczymy, co będzie teraz. Myślę, że to już. Jeżeli pozwoliliby sobie na fałszywy ruch, wydawniczy to, to byłby to o wiele większy problem. Tak. Sebastian pisze na YouTube plus 300 aktualizacji naprawczych do DLC, to daje nam jesień. No właśnie, no, i tak się zwykle będzie. Może się zgadzać, że tak będzie. No i teraz, się... teraz gra jeszcze tylko podstawimy kropkę. I teraz gra jest całkowicie grywalna i z czystym sumieniem i rzetelnością naszą dziennikarską polecam. Tak. Cyberpunkę nadrobić. Tak, no ja też. Myślę, teraz też, też wyszedł ten patch, że na pc tak to wygląda jeszcze piękniej, a na PS5 tak samo. Więc. Na PS5 więc to wygląda no dobrze po prostu, tu nie ma co się oszukiwać i to sobie działa i Miałem sobie pewien problem, nie wiem czy o tym mówiłem, że jak wiedziałem, że to może wyglądać lepiej, mhm. szczególnie w tych takich. Um, Spokojniejszych momentach to przełączałem jednak na no. jakość, żeby zobaczyć, mhm. o, to jednak jest strasznie zwiększa imersję. Te detale, no tak. które są subtelne, zwiększają imersję, zapełniają tą taką pustkę cyfrową. Ja właśnie boję się tego i też mówiłem o tym kilka razy. Nie boję się tego. Irytuje mnie to, że sam sobie w głowie ustalam to, że gra jest nowa, gra ma wyglądać dobrze, a potem ja widzę, że to jest gra. Jakby już, już nigdy nie będzie takiego ogromnego skoku technologicznego, znaczy pewnie będzie, ale nie w tych grach komputerowych, które teraz znamy, no bo jakby co można jeszcze lepiej zrobić, żeby to było bardziej realistycznie wyglądało. No bo jakby umówmy się, RTX spoko, w kałuży się odbija blok, fajnie i to daje jakieś tam takie poczucie tego wszystkiego, że wiesz, to jest ładne, ale no myślę, że ciężko już będzie komukolwiek zrobić... Taki ogromny krok. Gdybym miał odpowiedź na gorąco, co zrobić? Daniel. Kiedy ja bym chciał uciec, Daniel napisał na Facebooku, że w 2023 roku odkryłem, że gra to gra. No niestety, no to nie jest... Ja już czekam na Sao, czekam na Google, y, wirtualnej rzeczywistości, od których nie będę wymiotował po pół godziny i to będzie już sukces jakiś. Albo na chipy po prostu, y, wiesz, do mózgu neuronowej, i one gdzieś tam mnie wyciągną. Ty taki jesteś trochę małym masochista, zauważam. Mały. Bo wymiotujesz po, wymiotujesz po tych goglach, a odkąd w tym tygodniu intensywnie wykonujesz robotę dla klientów i jakoś tak... Z, nie a co widzi, mam zrobić? Nie widzę, żeby, nie widzę, żebyś kogoś innego namawiał do zakładania tych gogli. Bo nie chcę nikomu robić tego, co ja przeżywam sam w sobie. Ile ja się wczoraj nakrzyczałem brzydkich słówek. Robiłem drinki w grze i podrzucałem je, i butelka mi spadała na podłogę. Ja, chciałem, ja no. przeszkadzałem i powiedziałem, że zawsze mogło być gorzej, mógłbym przeszkadzać w ten sam sposób, jak przeszkadzałem żonie, <laughs> jak się na właśnie. Czym innym. A, A może to by mnie rozluźniło? Bo właśnie pomyślałem, że mog <laughs> mogłoby być taki. <laughs> Sprawdziłem, jak będzie robił następne drinki i shakeował. Na czym skończyliśmy? skończyliśmy? Na Cyberpunk XXX. <laughs> <ex -ex -ex. śmiech> na początku bardzo się pod ekscytowałem, jak zobaczyłem, że taka gra powstaje, czyli cyberpunk. XXX od studia GamerFlex, też nazwa jest super studia i myślę, o kurczę, dobra alternatywa, żeby poczekać do, do... zgłębić temat do momentu Phantom Liberty, ale nie do końca, bo ta gra jest jeszcze zapowiedziana. Data premiery nie została po podana, więc Dalcek może być pierwszy. I fajna zapowiedź była też w tych trojelach. Poza drogą siły fizycznej do celu będziemy mogli również dotrzeć metodą seksualnej manipulacji. Całe szczęście na pewnym pomarańczowym hubie są dostępne filmy w stylistyce cyberpunk XXX. Także, jakbyś nie musiał, nie chcesz trzymać konkretnie pada w ręku, to możesz tam sobie po prostu obejrzeć fabułę i wiesz. Czekaj, ty mówisz, ten kas gwiarowy odpalę z tym, <noise> <noise> Dobra, bo ja muszę sprawdzić pewne rozwiązania. Ja rozumiem wszystko. wszystko. No. Jak tam nie będziesz tak nie będziesz tych intensywnie szejkował, to ja sprawdzę. Anyway, myślałam, że ta gra będzie tym, czym mogą być, bądź są te filmy, które ja nie widziałem, ale Ziomek widział i mi opowiedział. A to jest kolejny klon cyberpunka i wygląda no. tak. No, to, 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 za no, dużo strzebrania za mało roboty. No, tak, no, tak. <grym> o, o to, właśnie, w tę stronę. I tutaj mamy taki dział, do którego warto m, zajrzeć, czyli AI i te różne czaty GPT, mhm. które się po prostu przewija teraz na gminie. Wspominaliśmy, jak nie wspominaliśmy, że wszyscy znamienici łącznie z totalnie spalonym i skompromitowanym Elonem Maskiem podpisali się pod tym, żeby powstrzymać pracę na DJ przez pół roku, bo ten rozwój jest w żaden sposób nieokiełznany, niezabezpieczony. To już świętej pamięci Hawking nawet mówił. Nic oczywiście takiego się nie wydarzy, więc możemy szybciej stać się szympansami, niż nam się wydaje, co powiedział polski fizyk, profesor Andrzej Dragan. Bardzo ciekawy człowiek, bo jest takim no, wydzierany profesor, niewiele starszy od nas, i jeszcze przy okazji na przykład Teldyski kręci klipy, zajmuje się jakimiś no. złolami. Nie wiem, czy gdzie Człowiek gra... renesansu. Tak. I na czym polega to, przed czym nas profesor przestrzega? Na tym, że szympansy, kiedy człowiek jako korona gatunku wszedł na ten poziom rozwoju, emanował dla tychże małpeczek, to szympans zwierzę że człowiek istnieje, szympans zwierzę że można z nim, z człowiekiem interagować. Jest w stanie zdać sobie sprawę, że jest bardziej rozwinięty niż on, ale nie jest w stanie zdać sobie sprawy dlaczego. Mhm. I na czym to polega? Mhm. I przed tym właśnie profesor Dragan ostrzega, że może to nastąpić w niezauważalny sposób. I szybciej niż później. Tak, no to bardzo możliwe, szczególnie jeżeli spojrzymy sobie w tą stronę, że wszyscy ludzie zachwycają się AI i czatem GPT, no bo to o tym się najgłośniej mówi, że on nam pomoże w pracy, będziemy robili szybciej taski, że zastąpi jakieś takie rzeczy, które a my będziemy sobie mogli, wiesz, greckie uczty i siedzimy sobie jemy winogrona, a tak nie będzie, będziemy pracowali tyle samo, tylko czasowo, tylko będziemy robili więcej po prostu, będziemy mogli robić szybciej wszystko cyberpunkiem. Cyberpunkiem. Dzięki AI. <laughs> no, no. Marszałek cyberpunk XX. Wydaje no. mi się, mimo wszystko, że raczej no niestety to będzie się sprowadzało do tego low-life high-tech, a niż do tego mema, który mówi, tak by wyglądał świat, gdyby nie coś tam, nie? I tam te takie super high-futuristic rzeczy, o których się, tak jak science fiction wyglądało w latach 80. latające samochody, coś tam, jak Jetsonowie trochę, wiesz, że wszystko jest super, no to tak jak to teraz wygląda i tak jak, gdzie tam to wszystko skręca, to niestety może się skończyć tak, że my dalej będziemy zapierdzielali przez 8 godzin dziennie, rzeczy będą się robiły za nas, więc... Mieć, ja. Część ludzi może to wykorzystywać jako akcelerator swojej kreatywności, narzędzia ułatwiające, ale zdecydowana większość populacji wszystko na to wskazuje. Będzie traktowało to jako droga na skróty, a droga mm -hmm. na skróty już teraz jest zmierzone. Też Petros Psylos ostatnio o tym wspominał w radiu. Nasz lokalny tutaj naukowiec o tych rzeczy. Powoduje, że średni laureat inteligencji spada 7 punktów na pokolenie. To dużo to jest wbrew dużo. pozorom, bo to, to nie mamy aż tak dużo wszyscy. Nie mamy z czym szaleć. I no. może być tak, że to, co dzisiaj nazywamy człowiekiem ograniczonym umysłowo ze względu na zdolności poznawcze, to będzie standardem. Mhm. Ten CQI Chend, trochę dobrze wypowiedziałem, odpowiedzialny za wiele spółek i startupów i opieki nad tym właśnie w tym sektorze. Też wyraził głośno obawy nośnie czata GPT-5 a konkretnie o przekroczeniu granicy ogólnej sztucznej inteligencji zwanej też silną sztuczną inteligencją, czyli AGI, Artificial General Intelligence, która mogłaby być nie do powstrzymania, co potwierdza tezę profesora Dragana. Silna sztuczna inteligencja, bo to, ChatGPT jest specjalistycznym narzędziem. Odpowiada się na pytania, przytrząsa internet, a silna to jest taka, która byłaby całkowitą. Jeżeli będzie w stanie sama się uczyć, być samoświadoma, i w jakiś sposób się reprodukować bądź porodukować, czyli na przez konkretne iteracje tejże, to jest problem. Nie będzie potrzebowała nas do rozmowy i do uczenia się. Wtedy proste. Sztuczna jest, autonomiczna jest w stanie wyliczyć, no. czy warto trzymać szympansa w rezerwacie, czy nie. Czy lepiej, żeby te wszystkie krzemowe elementy, które mamy w telefonach, były jednak gdzieś tam do niej podłączone i działały dla jej mocy obliczeniowej, a nie dla naszego wysyłania memów sobie. I tutaj jest filozoficzne pytanie, co musiałoby się wydarzyć, żeby sztuczna inteligencja doszła do obliczenia mhm. bądź y, wniosku, że człowiek nie jest jej potrzebny. No tak, bo z drugiej strony mamy takie głosy y, jak youtuber y, Enderman, który opu opu opublikował film, w którym przechytrza czat GPT w rozmowie i y, skłania go do generowania kluczy do Windowsa 95. Mały krok dla ludzkości, ale pewnie dużo wyświetleń dzięki temu zdobył. I to są takie momenty, o których Ty też mówiłeś, że Chat GPT czasami jest głupi i daje się poprawiać, i coś tam, i czemu to robi, i czemu się specjalnie myli. No bo przechytrzenie, wiesz, czatu po to, żeby napisał Ci mm, jakieś tam klucze, i to dosłownie jest przeformułowanie pytanie. Już teraz nie pamiętam dokładnie jak to wyglądało, ale on tam zapytał o klucze, a potem zapytał, czy że nie może, mu, czego mu nie może podać, czy coś takiego i wtedy czat mu to wysyła. Czy to jest błąd, czy to jest głupia sztuczna inteligencja, czy to jest w jakimś celu. Celowe i sprawdzenie właśnie, tego, to, wiesz, to, co się z tym stanie. Potem. Pytanie o jakąś celowość i, i testowanie. Jeżeli test Turinga będzie mm, złamany przez czata GPT, bo to, że zdają egzaminy tam prawnicze czy lekarskie na trójkę, okej, okay, to, to, to jest wiedza, to jest szybszy Google. Natomiast e, przekroczenie doliny niesamowitości niezauważalne, czyli nie widzisz, że rozmawiasz z e, komputerem, mhm. że po, masz wrażenie, że po drugiej stronie jest człowiek i jeżeli będziesz w stanie ciebie przychwycić do Ja mam musika, którego nie wrzucałem. No. Mm. To muszę wprowadzenie takie słowo zrobić. O, o, ta OF, czyli Platforma dla tylko fanów, to wiemy, tak. że istnieje i to można płacić paniom i panom również za przeróżne zdjęcia w przeróżnych pozycjach. Nie stać was, żeby oglądać Mariusza, od razu powiem. To tak. Na Reddicie są bardzo podobne rzeczy, bo Reddit działa jak forum, więc tam mamy sobie te różne kanały i tam możemy sobie też pisać. I tam również dzieją się podobne rzeczy. To ostatnio widziałem post który mówił o tym, że sztucznie wygenerowana kobieta znożyła już zarobić trochę pieniędzy sprzedając zdjęcia nagie swoje, znaczy okay, swoje, no... sztucznej inteligencji. Ale i tak bad still, Ktoś musi za tym stać i ją tak, generować. Nie, no tak, całe wybuchać. szczęście. Aczkolwiek, jakby to jest no, zabawne. A tutaj powracamy do do teraz musi, wiesz, stać za sobą, a jak będzie sztuczna inteligencja potrafiła pokonywać testy turinga, gdzieś tam no. robić rzeczy i pomyśl sobie, hmm, potrzebuję miliona, nie, żeby cokolwiek zrobić, żeby komuś zlecić zbudowanie albo podłączenie mi serwerów. Sprawdzi sobie, jak się najszybciej wzbogacić, zobaczy amurat, która zarabia tam 13 milionów miesięcznie. To się, Hej, to jest super zabawa. Amurat czemu jest taka? Bo ma różne duże atrybuty, ale ja mogę mieć większe, przecież nic mnie nie ogranicza w tym. Pan chce dostać zdjęcie wiadomo czego, tylko że w jakimś tam kolorze? No to proszę bardzo, pozwólcie, pomalowane na różowe, czerwone, na cokolwiek. Sekunda, mam nowe zdjęcia, wysyłam bacze, specjalnie robione, w specjalnych pozycjach. Wszystko dzieje się natychmiastowo, zarabiamy pieniądze. Nawet wideo. I cyk. Tak, no co to, to za już Mariusz opisał właśnie scenariusz dla sztucznej inteligencji na realnego animatrixa. Pamiętaj o mnie. <grym> ja widziałem mema, którego chyba Aga Borysik wrzuciła, że gość, to co ja żartowałem nieraz i że gość mówi do polecenia do OK Google czy do Siri, <grym> I na końcu dziękuję i tak dalej. E, ja też jak rozmawiam z kulturalnie, ja mówię, po co dziękuję za automat. Nigdy nie wiadomo jak się, to się tak, ja, jak Ostatnia klatka tego komiksu, takie dwa roboty. Tego oszczędź, ten był <grym kulturalny. <grym nie? <grym Mówiłem to jak jak od samego początku, jak Siri tylko zacząłem używać. <grym> Także to jest to, żeby nie być, żeby nie kończyć tego na takiej smutnej stopie. I nie wiem jak się po polsku mówi. Destrukcyjnych wizjach świata nadchodzących. Dystopijnych. Dystopijnych. O, właśnie. Tego sami brakowało. Nie chciałem powiedzieć tej głupoty. To jeżeli bawicie się czatem z GPT za darmo i wykorzystujecie go sobie do pracy i wiecie, jak tam się z nim komunikować, żeby dobrze działał, to możecie zacząć zarabiać na rozmowach z czatem, bowiem Impost szuka prompt engineera, który będzie testował aplikację opartą na tymże. Tak, czyli będziecie siedzieć i rozmawiać z czatem za pieniądze, a nie za darmo i jeszcze tak. go uczyć. Wrażenia po Theuse of Kingdom. Official Trailer Hashtag 3 i ostatni, 12 maja premiera, jak dobrze zapamiętałem, czyli Zelda Breath of the Wild dwójka zwana przez niektórych, ale Two of Kingdom będzie raczej prawidłową nazwą. Tak jak się spodziewaliśmy, łączenie przedmiotów pozwoli nam na budowanie potężnych maszyn, więc nie zastanawiam się, czy to nie było wojny robotów, ale to akurat wygląda super. Będzie hmm. na się robić, widzę, że coś cię łaskocze tam, gdzie... Nie, Nie, jakby nic. ja do tego mam, jak dojdziemy, to wtedy. Okej, okay. ja już doszedłem, a ty już? Ja Zalążek fabuły wydaje się mroczniejszy, tak ten z fajnym napięciem jest zbudowany ten trailer. No i bohaterowie jednak w świecie wirtualnym, a podłości Najbardziej dojrzałych, kształt, na brak do, dojrzałych kształtów, szczególnie księżniczka Zelda i Link też taki jakiś już bardziej... Tak, jakby gimnazm, włosy dłuższe, trochę większe. Tak. Zobacz, jakich czasów dożyliśmy, aż keczam. Zdobył w końcu mistrzostwo, jest dorosły, mógł odejść w cień. Zelda w końcu podrosła. Link w końcu jest y, nastolatkiem, no. a nie dzieckiem. Y, a tak, chciałem to, to, co zauważyłem, to co mi się najbardziej podobało, tak naprawdę, w tym trailerze i to, co zapadło mi w pamięci, to jest dokładnie ten robot, który był zbudowany w grze i był pokazany w trailerze, ten, na którym możemy jeździć. I on wyglądał po prostu jak z walk robotów coś wyciągnięte. I tam sobie szedł taki kanciasty robot na nóżkach i machał tylko takim padekiem z przodu i szedł na fortece y, gnoli. Mi to duży podziw buduje. Mm buduje, chciałem powiedzieć budowanie, ale to było masło maślane, <gry> dlatego nie powiedziałem tego na żywo i danta, nie? Duży podziw we mnie wyzwala budowanie mechaniki przez Japończyków. Mm -hmm. Czyli jak oni budują mechanikę gier w Zelda, bo jak grasz w Zelda, myślisz, że taki prosty kombat, proste przemieszczanie się, walka, proste systemy, a później jak widzisz, co mm -hmm. da się z tym zrobić, tam jakieś rzucanie kamieniami, bronie zachowują się tak, nie inaczej, jak jest ta fizyka zrobiona, o kurczę, to dopiero pokazuje, tak. Rogi, nie? Ja się... A teraz wjeżdża Zelda um, Tears of Kingdom cała na biało i masz hmm. te roboty, co jeszcze robił z fizyką, że to jest takie genialne w swojej prostocie, ale domyślam się, że stoi za tym potężny backend roboty. Właśnie, bo to są proste okay. mechaniki tak naprawdę, które gdzieś tam się pojawiają, ale jak ja sobie ogląda, oglądam trailer i widzę, że osoba grająca Linkiem robi, nie wiem, z 300 apm chyba, czyli actions per minute, żeby rzucić czymś, zatrzymać czas, złapać, przeciągnąć, obrócić, zrobić, tym się wydaje, że to będzie gra, w której będzie cała masa rzeczy do robienia. Będziemy się pocili przy właśnie takich sztuczkach różnych, nie? Będzie można sobie przejść na takim pewnie podstawowym poziomie, a będzie można się pewnie spocić i robić wszystko fajniej. Na pewno Switch będzie się pocił, bo ta gra już wymagała wiele przy... Premierze jej pierwszej części. Tak. A teraz jest no, raczej końcówka generacji technologiczna dla tego tytułu. Tak przynajmniej obstawiam. Całe szczęście, jeżeli zepsujecie swoje Joy-Cony i gdzieś tam analogi wam zaczną dryfować od tego nadmiaru akcji, które będą robione w trakcie gry, to Nintendo mm, ustanowiło pewien precedens. Mianowicie naprawi wasze dryfujące Joy-Cony za darmo, nawet jeżeli skończyła się wam gwarancja. Na tej chwili usługą objęte zostaną tereny UK, Europy i Szwajcarii. To jest ciekawe, no, bo to właśnie by, był jakiś. Pro... No, mi się podoba ten krok w, w kierunku technologicznym, że możesz sobie naprawić za darmo, bo przyznajemy się uczciwie, chlimy honorowo czoła, coś poszło nie tak, zrobimy. Mm. Tak jak te wezwania y, do napraw w, w przypadku samochodów. Tak. To teraz to się dzieje w świecie konsol. Ale z powodu agresji Orków na Ukrainę premiera rebootu Advance Wars 1 plus 2, takie całkowicie zrebootowane, bo to już nawet nie remaster, została powstrzymana w zeszłym roku, jak Wam mówiliśmy w naszej audycji, ale niecały tydzień temu otrzymaliśmy nowy trailer pokazujący spektrum możliwości gry, taki właściwie Walk walkthrough przez to, co dają obie te części i jest to nadal stara gra, ale w nowych szatach graficznych z usprawnionymi pewnymi rzeczami i otrzymaliśmy również datę premiery, a jest to 21 kwietnia Czyli Lada Moment. Bardzo mam dobre wspomnienia z um, Game Boy Advance. Mm -hmm. Grałem w jedynkę. Ja Nie grałem nigdy w to. Super, to jest taka strategia. No, easy to handle, hard to master na pewno. Mm -hmm. no, mechanika tych jednostek, co na co jest spoko. Może nie jest, nie jest to na pewno z rzucekami, ale rozgrywka da, da, dawała dużo fanu. Graliśmy z bratem nawet na jednej konsoli. Tutaj. W ogóle to jeszcze Wam powiem na Steamie. Za 12 zł chyba teraz jest. O, Widziałem, że Andrzej śledził wrzucał. Nie pamiętam, nie powiem Ci teraz, bo jakby nie rozróżniam ich. Widziałem, że po prostu któraś część jest za 12 za to dostępna na Steamie. Wczoraj dosłownie. O. Także jeżeli ktoś na komputerze by chciał sobie pograć w stacjonarnym albo laptopie, to jest taka możliwość. Na pewno będzie to wdzięczna gra do handheldu na Switchu, bo mm -hmm. nie wymaga jakichś tam wodotrysków i przyglądania się, więc często te gry też się skalują troszeczkę UX-em, UX jeżeli no grasz tak, na telewizorze tak, tak, albo tak, tak. Na, na handheldzie. Tak. I co z takich newsów? Sam prezes sam prezes <laughs> powiedział, kiedy Diablo 4 ruszy dokładnie, premiera 6 czerwca o pierwszej w nocy. I teraz ja nie wiem, bo ja przecież jak mam w przed sprzedaży... W Piątek będziesz miał, wcześniej cztery dni. No tak. No właśnie, ludzie, powiem szczerze, Lost Ark Mhm. Oj, mogę teraz strzelić głupotę. Chyba Lostark albo któraś gra, nie pamiętam teraz, zabijcie mnie, nie pamiętam, miała również coś takiego, że można było zapłacić i zagrać sobie przedpremierowo mhm. i 70% graczy i tak grało przedpremierowo. Mhm. Więc myślę, że ta nocna premiera to dotknie paru osób, ale osoby, które nie zapłaciły więcej, żeby pograć w piątek, to myślę, że nie wstaną pierwszej w nocy i Tak. <laughs> Więc w piątek będzie problem i ciekawi mnie, o której w piątek będzie puszczony. Mam nadzieję, że nie o pierwszej w nocy w piątek. Mr. Smith cał Lost Ark, Lost Czyli Ark. nie robno bo No i super. Cieszy mnie to. Jak bardzo. to dobrze mieć takich fajnych ludzi po drugiej stronie ekranu. To prawda. Co ja chciałem powiedzieć? Chciałem powiedzieć, że Diablo 4, ku wielkim staraniom frustratów i flamerów internetowych, zbiera dobre recenzje po tej becie. Jeżeli ludzie myślą, chociaż potwierdzę, że był to osobą. Super. Ja też. Jeżeli ludzie chociaż troszkę pograli i mają świadomość, że beta to jest coś do testowania, a demo to jest coś do pokazywania możliwości, to wiedzą, że można czekać na kawał dobrej gry. More or less. Jeżeli tam nie zrobią czegoś takiego co mm -hmm. postawi tu do nogami czytaj ta jak w Diablo Immortal, ale nic się na to nie zapowiada, zobaczymy, więc ja się jaram i ciekawy jak te przedsprzedaże. No tak, ja myślę, że większość osób jednak odpali sobie w przedsprzedaży to, no bo to jest taka gra, gra tego typu, im wcześniej zaczniesz, tym dalej będziesz, no, no i czekamy na to 10 lat, nie? Jakby na, tą, na tą grę, więc... A w międzyczasie możecie sobie jeszcze pograć w Diablo 3 póki co, które myślałem, że już teraz będzie przestanie być rozwijane, czyli w 28 sezonie, mhm. bo teraz jest 28 sezon, ale oficjalnie już wiemy, że przestanie być rozwijane po 30 sezonie, czyli prawdopodobnie po wakacjach. I co to oznacza? Poprzednie sezony będą powtarzane, a całość prac rozwojowych zostanie skierowana w stronę Diablo 4. No właśnie, one mają tam jakoś rotować i ten content też. Pewnie będzie żyło, tam też jest głośno było powiedziane przy tej okazji, że serwer będą żyły, tak jak serwer do Diablo 2 no tak. oryginalnego żyły. I tutaj już siły przerobowe w czwóreczkę i jedziemy z tematem. Mówiliśmy o mniejszych wypustach, mniej znanych producentów sprzętu, Nadszedł czas na sporą konkurencję dla Steam Decka, bo tak sprytnie przeskoczymy, ale ten temat zaraz nam się powiąże. Zobaczycie w jaki sposób. I Asus zapowiedział ROG, czyli Republic of Gamers Ali, czyli ROG Alley. Nie wiem, czy wiedzą, jaką grę słów zrobili po polsku niechcący. Mm -hmm. Czyli przenośny handheldowy PC. -t. Ciekawe, czy będzie obsługiwał Steam. No będzie, bo ma Windowsa w sobie. No w ten sposób, no. ale przecież Steam Deck ma. Tylko Steama. Steam. tak jest bardziej upośledzony. Steama, zrobionego, to jest jakaś dystrybucja Linuxa zrobiona pod to, że. No tak, do... a tu masz Windowsa, po... instalujesz sobie Steam, ale nie musisz kupować gier tylko na Steamie, bo masz zainstalować Epica, masz sobie Gogę tak. zainstalować i te wszystkie inne launchery, które teraz istnieją, tak. I, i na tym sobie ogrywać. Poza tym wygląda to ładniej. Yy, z takiego designerskiego punktu widzenia No mi się bardziej podoba. Zobaczymy, co będzie w środku. Tak, wygląda to lepiej i. Jeszcze oprócz tego, ma jakby mocniejsze speksy, mam wrażenie, że może to bardziej dawać do pieca. Bo Asus ma tendencję do robienia takich sprzętów stricte pod graczy. I co jeszcze było firmowane tutaj, że to nie używali takiego marketingu, że to jest stricte handel do gier, bo wiadomo, ale że to jest przenośny PC i było pokazane tak jak w przypadku, czego chyba Steam Deck aż tak nie robił, z tego co pamiętam, w filmach. Podpinanie pod stację yep. i granie jak na pececie na kompie, nie? Tak I, to jest, tak i to jest coś, co może zrobić furorę, szczególnie na rynku amerykańskim, bo tam, jak sobie rozmawialiśmy już wielokrotnie, Xboxy były do tego używane. One były takim centrum multimedialnym, które mamy sobie w domu i to owszem służy do gier, ale w dużo mniejszym stopniu niż do puszczenia filmów, niż do odpalania sobie muzyki, mm -hmm. żeby leciało. No teraz wiadomo, że mamy smart TV, no ale wciąż, jakby mamy konsole, która daje nam trochę więcej możliwości zawsze. A teraz odpowiem wam, jak odpalić Diablo 4 na Steam Deku. Zainstalować Windows i powinno pójść. Kto to powiedział? Prezes Blizzarda, Mike, jak to się da, Ibara, Gibara. To już ten chyba nowy, im nadzieję lepszy prezes. Ostatnio gadatliwy w Necie, bo pewnie Diablo dopracowywane, więc nie będzie tak jak w przypadku czy to Cyberpunka, czy poprzednie, nie no, poprzednie Diablo było dopracowane na start, tylko był Real Money Action nie nieraz mówiliśmy. I co też potwierdzają Twitterowi, że użytkownik H0X0D, Hugs <noise> sod, <noise> nie wiem jak to przeczytać, pokazuje plusy i minusy tego rozwiązania. Microsoft oficjalnie jeszcze nie wsparł instalowania Windowsa 11 na Steam Decku, <noise> ale były tam wypowiedzi, <noise> to mnie rozśmieszyło, że pracownicy Microsoftu oficjalnie albo nieoficjalnie po godzinach to robią, pracują nad tym. Z Jakby... pasji. <noise> z no, spacji, właśnie. spacji to zrobił. I przypuszczam, że jak się pojawił, to sprzęt od Asusa może bardzo mocno to przyspieszyć. Mm -hmm. to, Brandon Greeney, czyli szerzej znany jako Player Unknown, czyli twórca. E, PUBG, tak naprawdę Arma 3 i Daisy zapowiada Project Artemis, który ma zaoferować proceduralnie generowany realistyczny świat o gabarytach porównywalnych do rozmiaru naszej planety. Wyobraźcie sobie. Skre screen wyglądają no na to, że tam jest dużo miejsca do chodzenia. Mm. Tylko właśnie pytanie o sprzęt, jaki by to udźwignął, jak to będzie generowane, czy to będzie generowane naraz, czy będą serwery dedykowane, jak to będzie wyglądało. Granie jest póki co określone gatunkowo. Yy, gracz ma możliwość yy, robienia, w, ma mieć możliwość robienia wszystkiego. Jeżeli pamiętacie Second Life, bo to kiedyś było bardzo popularne, yy, to jeżeli przegraliście w życie, to możecie spróbować wygrać w grę o życiu. No, i zobaczymy, czy gra będzie dopracowana, bo wiemy wszyscy, jak Daisy wygląda na dzień dzisiejszy cały czas. Pabdzi sobie jakoś tam radzi, ale też jest cała masa różnych hakerów, którzy śmigają. Śmiesznie ten Brandon Green to mówił a propos możliwości robienia czegokolwiek, bo tam, jak chcesz iść poczytać książkę, to możesz iść czytać książkę, a jak chcesz iść łowić ryby, to łowić ryby. I Second Life to bardziej MMO, to mhm. bardziej stricte. A tutaj, no. I jedyne, co bym chciał w tej grze robić, to gdybym się zrelaksował odpowiednio, to bym podziwiał widoki podróżowe. Pewnie byś na motocyklu jeździł, zamiast wyciągnąć tak, motocykl. Bo właśnie bo chciałem co, to nie? powiedzieć, weźcie dziadka na ryby po prostu no. i połówcie ryby z dziadkiem, bo pewnie czeka na telefon, no. a nie tam siedzieć i łowić ryby w grze albo czytać książki. Mamy dużo książek na świecie. To ja wezmę te książki, które chcę przeczytać i będę czytał w tej grze. No. Nie, nie, weźmiesz sobie tak, wykupisz w grze audiobooki, o. Odpalisz sobie u dołu, wsiądziesz na motocykl w grze i będziesz jeździł cały tak, dzień. Tak, to jest dobry pomysł. Po Jakie to, to ma minusy? Żona może truć dupę na duchem, a tak, to jesteś daleko i masz nie odbierać. Bo za każdym silnym mężczyzną stoi kobieta. Tak, stoi niestety silniejsza. Pie... Stoi i. Pie... No. Nie mogę się I wypikać, Pięknie bo... wygląda. O! Już ja wypykałem i o. Bardzo więc. piękna autokorekta. Tak. Skoro jesteśmy w rozkroku pomiędzy filmem, tak jak dzisiaj się ocieramy o te rzeczy, tak jak na przykład Cyberpunk, a grami, to warto zwrócić uwagę na Sunken Land od Vector 3 Studio, namierzone przez kondziura naszego testera, pozdrawiamy. I nie wiem, czy pamiętasz film Waterworld z Pamiętam. Kostnerem. A pamiętam. pamiętasz Wysłanik przyszło przyszłości też z Kowinem Kostnarem. Wiesz jak był w oryginale tytuł? Mailman. W przyszłości, że Poczta Polska nigdy nie dostarczy ci listów, kiedyś dojdzie. To są dwa filmy, które bardzo ciepło wspominam jako duży fan science fiction z dzieciństwa, ponieważ Waterworld to jest Waterworld, świat cały tak. zalany wodą i ostatniego prawilnego, a właściwie no nie do końca praworządnego no. żeglarza tam reprezentuje Kevin Costner który tam podróżuje w tym mocno rozburzonym świecie a wysłannik przyszłości czyli stonarz, to jest taki sam świat tylko bardziej pustynia okay. odwrotność tego mhm. oba filmy wtedy byłem zachwycony tym poziomem science fiction dzisiaj myślę że jeszcze się trzymają i gra o której mówimy Sunken Land to jest tak jakby połączyć trochę Greenhella cały czas aktualną grę ten film Waterworld i dać właśnie coś takiego. Połączyć trochę Subnautikę, dorzucić trochę Rasta tutaj jeszcze, bo mamy budowanie, no. strzelanie i robienie bas, yy, Dodać do tego Rafta, czyli grę o pływaniu no. na, na. Jak to się po polsku nazywa? Na Tratwie. <śmiech> Patrzcie. <śmiech> Sorry, I Patrzcie. was in UK last Pobów week. O, <laughs> na święta już mówi u mnie w Newcastle. Ne? <laughs> no tak. <laughs> yy, tak. No i mamy tą grę właśnie. No, jest, yes, of course. Yes, of course. Why, is it this? To i teraz wróćmy do tej, jak to się nazywa? Pop kultury. Pop kultury, o. Pop <gry> kultury popularnej. Kultury popularnej, filmowej, to, gdzie nam się to ładnie wszystko dziś przeplata. Nie zgadniecie, jaki film właśnie dziś wyląduje na srebrnych ekranach w naszym dobrym, porządnym Biamstoku u Was w Polsce też. Ja wiem. Ty wiesz, Dungeons a ja and Dragons, złodziejski honor, bo tak to się tłumaczy na język polski. Dlaczego warto go obejrzeć? Bo wydaje mi się, że będzie fajny. Mi się wydaje, że będzie śmieszny i nie będzie to takie napompowane z wielkim, nieheblowanym kijem w dubsku high fantasy. Mm -hmm. Tylko z tych trailerów, co obejrzałem i też mocno sobie nie spojrując, to jest właśnie ludzie, którzy sobie grają w Dungeons and Dragons przy stole, a raptem ich to przenosi do tej przygody. Tak. Był kiedyś taki mini serial na YouTubie Legends of Neil. Polecam serdecznie. Jest to serial o tym, jak pewien. Protagonista został przeniesiony w świat Zeldy i tam też przeżywa różne przygody. On jest 18, ale jak sobie go odpalić, bo on jest sprzed nie wiem ilu 10 chyba lat, tak mi się wydaje, to zobaczcie bardzo dużo postaci, które potem zrobiły m, aktorów, którzy potem zrobili furory na tym takim fantazy trochę YouTubeowym środowisku. Felicia Day na przykład. A już myślałem, że będziesz na pomiędzy nie nie nie, 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 na youtubowym tym takim. Na youtubowym, tak. Okay. Only fans nie dziś. Nie, nie dzisiaj. Not only today. Nie wiem czy ma. Film jeszcze nie zdążył na dobre zrobić wyników blockbusterowych. Nie śledziłem za tydzień zaktualizujemy, a już pytają autorów zarówno scenariusza jak i reżyserów, czy będzie dwójka i bardzo fajną odpowiedź dali, że nie planują od razu franczyzy, która ma być dojona przez trzy tytuły, co najmniej. <słuch> Tylko chcieli zrobić porządny jeden film, a co będzie to będzie, zobaczymy, nie mówią, nie? Natomiast, jeżeli mieliby robić drugi film, to da im ten komfort, że nie będą musieli tracić czasu na przedstawienie bohaterów, tylko od razu mogą przejść do Mięcha. No tak. Ja się wetnę jeszcze tylko, bo ja też byłem w kinie, jak byłem w Anglii. Nie. Na filmie, który w Polsce będzie miał premierę 26 maja, a jest to The Super Mario Bros., mówi. No jak mogłeś nie pójść? I go już sobie oglądałem, tak. Yy... Szczególnie, że za darmo to kupi bilet <grym> i popcorn jeszcze. Ale byłem. Tyle wygrać. Bardzo polecam. Byłem ogólnie. Poszedłem sobie na ten film bez żadnych oczekiwań i pomyślałem, że to no spoko, będzie filmu Mario. Polecam serdecznie. Bardzo dobra gra aktorska. Nie aktorska, tylko ta dubbingowa. Nawet nie dubbingowa. Voice acting. Słowa. <grym> bardzo dobry voice acting. Chrisa Prata, Jacka Blacka i tej Annie Taylor Joy super to wygląda, super się bawiłem najlepiej się bawiłem w tych momentach w których gdzieś tam się pojawiały rzeczy i na przykład filmy po angielsku Właśnie. sama zadał dobre pytanie nie było napisów, nie, Czy nie było napisów. Z filmy po angielsku, super mi się podobało to, że jak się pojawiło logo Nintendo, to ktoś z tyłu mnie powiedział o, Nintendo Switch <laughs> tak i za każdym razem, jak się pojawiał Mario na ekranie znaczy, no to było takie siedział taki dzieciak za mną i mówił it's a me, Mario <laughs> <laughs> Dzieciaki były przebierane w stroju Mario w ogóle, takie naprawdę knypki Ostro. od góry, wiesz, te takie onesies Mario. Yy, to ty byłeś w... na premierze? Czy nie? Nie, to w dzień jakoś było, A. we wtorek byłem. Nie wiem, no. czy to była premiera, nie wydaje mi się. A że dzieci mają taką zajawkę, żeby to robić? Byłem jako... w ogóle zdziwiony, no. nie, że tam jakby ten... Byłem we wtorek, w trakcie dnia po prostu albo we no nie pamiętam, którego dnia i było pełne kino w ogóle. Oczywiście to się może wiązać z tym, że akurat tam jest wolne w szkołach, mm -hmm. no ale ktoś te dzieci przyprowadził, Same a nie, nie wiesz, że wszyscy byli na wakacjach w Newcastle. Ale tak to jest ja. właśnie to, co w Anglii mi bardzo się podoba, czyli ich model korzystania z kultury. U nas kultura jakakolwiek nie chcę powiedzieć wyższa, jakakolwiek kultura jest od razu w jakimś takim dużym dystansie stawiana i nie jest popularna. A tam, mhm. jak odwiedzisz muzeum, zresztą w większości muzea są do odwiedzania za darmo, to możesz spotkać i młodych ojców i matki bardziej z klasy robotniczej, i ludzi eleganckich, nader mhm. eleganckich, i turystów. Wszyscy z tego korzystają. I to też się odzwierciedla na przykładzie, który opisałeś z kina. Tak. Wolny dzień? Pełne kino, dzieci się przebrały, robią z tego fan, a nie takie u nas, że już mamy te kablówki, one tego, to no. i tylko zachlać pałę w dyskotece, czy tam w pubie, czy, czy nawet w zaciszu domowym, to, to się nie dzieje. Więc Polecam? Ta tak, potwierdzam, bo też byłem w muzeum akurat, tak się zdarzyło w Newcastle, tam jakieś uniwersyteckie takie jest. Pełne, pełne muzeum dzieciaków starszych i w ogóle, jakby właśnie tak jak mówisz, przemieszane i można sobie było wejść, pooglądać, dużo wystaw mieli naraz raz podrobionych. Samym pytanie jest dobre, bo przecież Angole twierdzą, że nie rozumieją amerykańskiego, ale tu jeszcze mogą się tylko upierać przekornie. Natomiast Amerykanie twierdzą, że nie rozumieją brytyjskiego. No tak, tak, tak. Więc a za film zakładam zakładany amerykański. Amerykański, rozumiałem wszystko. Całe szczęście, że on nie był w dialekcie z Newcastle, bo bym mógł wyjść stamtąd po prostu. Ale czy, czy nie słyszałeś Brytoli, którzy wymawiają pytanie bez użycia samogłosek, czyli współgłosek, na to nie w Newcastle jest tak, jakbyś pojechał w Polsce na Śląsk. Tam nie zrozumiesz ich. Ja umiem mówić po angielsku całkiem dobrze, mi się wydaje. A tam jest, jest bardzo ciężko. Jeżeli Mariusz na płaszczyźnie najbliższych dwóch miesięcy, bądź trzech, wyjedzie znowu do Anglii, to gwarantuję wam, że następny Gamecast będziemy musieli zrobić po angielsku z polskimi napisami. Oj, mate! Oj, <laughs> jest. A żeby nie było za wesoło, w światku Dungeons and Dragons, to też chyba kąził namierzył. Wizard of the Coast zapowiedziało usunięcie pół raz z podręcznika gracza, bo to jakie uwaga, rasistowskie. No właśnie, ja czytałem ten wpis yy, i to trochę nie do końca jest tak, że oni to usuwają właśnie z tego powodu, bo oni to nie usuwają, ale dają inną możliwość krzyżowania wszystkich raz. Jakby żebyś nie mógł do wyboru tylko halflingów. Yy, I wiesz, i tam pół elfów, tylko możesz sobie zrobić przy tworzeniu postaci, wybierać jakieś tam perki, i wtedy to zmontować sobie rasę taką, jaką chcesz. Yy, o, o tyle. Śląski z angielskim, Kai Ariu. Kai no można. Zobaczymy, jak wyjdzie podręcznik, bo tam to będzie tak naprawdę opisane, no ale to, to też trafiłem, bo widziałem też dużo tych newsów właśnie o tym, że uuu e, że, i tutaj zabierają, bo nie wolno, a podobno ma tak nie być wcale. Miejmy nadzieję, bo wspomnijcie moją myśl i to się kameruje. Nadmiar poprawności politycznej może zjeść swój własny ogon i stać się klątwą. Coraz bardziej to obserwuję. Co nie innego? jestem rasistą, ale... <laughs> Moim zdaniem jest to usunięcie, us usunięcie jeżeli było usunięcie, by podyktowane tym, że to rasistowskie, to jest to właśnie bardzo rasistowskie. Jeżeli tak, to to głupie, tak, ale jakby czytałem, że to nie z tego powodu, zobaczymy jak to będzie to, wyglądało, bo jeżeli to, tak, to owszem, to jest głupota. Nie? To w takim razie tylko autor newsa był clickbaitowo rasistowski. Tak, tak, tak. tak. Było Mortal Kombat, Mario był, Mariusz był w kinie na Mario albo Mario na Mariuszu, to już tam to. No, ja to pomiędzy, to pomiędzy program... mną a mną. Tak. Było i filmowo miało się dobrze Mortal Kombat, a teraz czas na Street Fightera. Prawa do ekranizacji na bo Legendary Entertainment, odpowiedzialne m.in. za ekranizację Dune. Y. Zobaczymy, jak to się skończy. Nie obstawiam na dzień dzisiejszy, że tak dobrze jak Mortal Kombat, jeżeli chodzi o zakorzenienie się w popkulturze. No nie, na pewno, bo nie pewno, bo było wyboru tego, co oglądasz i musiałeś oglądać Mortal Kombat. No nie, nie, umówmy się, ten film nie jest jakiś wybitny, nie? A Tekken, który wychodził wcześniej i parę innych rzeczy, to nie są filmy, które oglądasz super z przyjemnością. Ja się boję tego, że to będzie, wiesz, takie... rzucą Hadukena dwa razy, nie? I to będzie fabuła filmu. O no. tego się obawiam. Mam nadzieję, że się mylę i będzie dobrze zrobiony. Film z fajnymi scenami. Steven Seagal, nie, on już nie może. Steven on jest Siedem po drugiej stronie barykady. Własny brzuch wraca na Białorusi. S Kto tam jest? Jean-Claude Van Damme. O, w stylu Jean-Claude Van Damme. A będzie walka, bo to się przyjemnie ogląda po prostu. No jak tych sentymenty twojej młodości, to nie wiem. Bo nie, to... nie znam nowych. No. no właśnie, czy będą jakieś nowe, ale też to jest bardzo, się wpisuje w rytm tego, co Seba próbował akurat z moimi studentami. Razem prowadziliśmy zajęcia. Nazwać czasy, w których jesteśmy, I, i to się wpisuje w gry i filmy. Kultura rebootu, remasteru, reworku cały czas. Mm. Ciężko jest o jakieś nowe rzeczy, co te newsy teraz dowodzą i pokazują. I o, o ile mnie troszeczkę bardziej dojrzałego gracza będzie bardzo cieszyło granie w Diablo 4, mm -hmm. o tyle co robi, mówi bądź daje Diablo 4 16-13-latkowi. Podejrzewam, że podobne doświadczenia, ale nie da nic nowego. Czy to jest nowe dla niego, jak jest, no załóżmy jak ja gram w Diablo. Da nie wiem, czy to jest dla ciebie nowe. Ja nie potrzebuję, żeby to dla mnie było nowe. Dla mnie wystarczy, że to będzie porządnie A, zre zremasterowane dzisiaj... doświadczenie. Okay. Ale dla dwunastolatka czy trzynastolatka, kiedy dla mnie to wszystko było takim dużym, nowym, no czym jest? Wiesz co, mi się wydaje, że po prostu w dzisiejszych czasach, gdy tych gier wychodzi no setki, co chwilę mamy jakieś premiery, mamy tytuły, które wychodzą i one są do siebie podobne, nie oszukujmy się, bo jak masz Diablo, to równie dobrze mechanicznie możesz grać w Path of Exile, w Last Epoch i w kilkanaście, dziesiąt jeszcze innych tytułów. Chodzi o to, żeby gry robić dobrze, nie? Bo Fortnite to nie jest odkrywcza rzecz. Fortnite to jest Battle Royale, w którym budujesz rzeczy. I na pewno było cała masa takich rzeczy. Chodzi o to, kto będzie to robił najlepiej. A czy będziemy robili nowe rzeczy? Jak chcesz nowe mechaniki, to trzeba grać w indyki po prostu. w Smith napisał dekada odgrzewanych kotletów, jak i w kin, jak i w branży gier. Tak. Nie dalej jak we wtorek w wywiezie do pewnego radia właśnie użyłem dokładnie tych samych słów. Powiedziałem, jesteśmy w 2023 roku i wszystko wskazuje na to, że ta dekada właśnie taka będzie. No pewnie, że tak, no bo to kurczę, nie oszukujmy się. A link do wywiadu na naszym Instagramie i Facebooku o. fundacyjnym. No to tak, można wejść. Ktoś wrzucał zobaczy. post, nawet wiem kto. Ja wrzucam. No właśnie. No yy, i tak, i to na 100% tak będzie, bo to są proste pieniądze. W czasach, gdy korporacje kontrolują większość rzeczy, tych AAA-owych szczególnie i dużych. dużych firm, no to masz do wyboru zrobić nowe IP, to jest ryzyko, a masz do wyboru zarobić pieniądze. No to niestety, oni wybierały zarabianie pieniędzy, oby w tym wszystkim tylko szła w parze jakość. Nie? Moje no. głośne pytanie jest brzmi, gdzie jest granica? Kiedy to jest. Mm, kiedy to się nasyci do tego stopnia, że hasz tak nikogo. No tak. I kreatywność zatriumfuje z indykami. Co już powtarzamy, jak mantra, że widzieliśmy na wszystkich wyjazdach, na których byliśmy w zeszłym roku. W tym roku tendencja, chociażby pojemie raczej. Płaska, zobaczymy po pikselu, mhm. że hale indycze najbardziej tętnią życie. Tak. No i zobaczymy, czy to się ludziom przeje, przeskoczy tutaj parę numerków, przy okazji Gwiezdnych Wojen, które również będą, tak jak teraz mówimy sobie o rebutowaniu i remasterowaniu i pojawią się w kinach i będą w odświeżonej wersji, zakładam tak po prostu. Tak. No i zobaczymy, czy coś się przeje w końcu, nie? Szczególnie, że Gwiezdny Wojny to jest ten taki motyw, który kiedyś był super popularny, Potem przyszły te niestety filmy nowe, potem przyszły te nowsze filmy jeszcze gorzej. No i teraz jest remaster i czy ludzie będą na to szli? Nie powiedziałeś najważniejszej rzeczy a propos tego newsa, że będzie to Gwiazda wojny powrót Jedi, czyli remaster a, czwarty, czwartej y części. Ja przeczytałem tak. Ona już przypominam, nie pamiętam, który to był dokładnie rok, możecie sobie wygooglać, ale już raz była remasterowana od tych lat, kiedy mm -hmm. cyfrowo to tam poprawiono te wszystkie efekty, które były robione praktycznie dosłownie na kliszy bądź scenerią. Robione, to teraz będzie to znowu poprawione i znowu w kinie. Ja się i to, i to, jest, i to się doskonale wpisuje to, <coughs> o przepraszam, o czym mówiliśmy przed chwilą. Ja się bardzo cieszę, bo byłem za młody. Nie miałem, nie miałem szansy zobaczyć tego w kinie. Mhm. To już było na zagranicznych kablówkach, jakichś RTL-ach, czasem po angielsku, czasem po niemiecku, kiedy miałem z tym styczność jako taki dzieciak, no. dzieciak, dzieciak, młody. Później to się pojawiało, Mastery, ale nie było tego w kinie. A teraz. Pójdę sobie, będę miał pełne doświadczenie kinowe. Natomiast ten sam dzieciak, który odpala jako 13-latek Diablo 4, mm -hmm. zobaczy w kinie gwiezdne wojny. O, i to jest tak, jakby to takie kontinuum, że nie wiesz, kiedy coś się zaczęło, kiedy skończyło. Nie ma nic nowego, no wielkiego, stancynego. On wie, że idzie na takie, jak coś, takie, jak coś, takie, mm. jak coś. Jak MP3, która traci na jakości, czym więcej się ogranicza, kilo bity i ją kopiuje, kompresuje. A, no tak. Z kolei Sony przecież wracał do tych walkmanów, tak? To Sony to robił? Tak. No. Mówiliśmy o tym. No, to, to raczej może być kiedyś. Telefon bez dzwonienia <noise> I, i, i bez internetu. No tak, bo to było w czasach, kiedy telefony nie mogły robić takich rzeczy, a teraz wolę mieć jedną rzecz w kieszeni niż walkman, diskman, pestki nasypane i coś. Jestem jeszcze tak za dzieciaka. Nie? I kolejny spin-off, bo nie remaster, film animowany z czarnym Spider-Manem, nie mylić z Venomem, bo chodzi o Milesa Moralesa, znanego z tytułu ekranu komputerowego. Do, doczekał się oficjalnego zwiastunu. Tu, co przykuło moje oko, to fakt, że łączy wiele kresek animacji. Mhm, Super to jest sprawa, fajnie się ogląda. Spider-Man Across the Spider-Verse w IMAX-ach wyląduje 2 czerwca i prawdopodobnie, że w innych kinach też. Przeszedłbym się do Maxa zobaczyć, ale nie mam. E, więc musielibyśmy jechać do Warszawy. Co tutaj dużo do powiedzenia. Spider-Man. Cały czas Spider-Man. Mi się podobał ogólnie ten Spider-Man, tylko to się tak ogląda jak rzeczy Marvela. E, bo ja nadrabiałem sobie Strażników Galaktyki jakiś czas temu, bo zacząłem grać w nich, więc pomyślałem, fajnie byłoby sobie obejrzeć mm, filmy. No bo nie oglądałem wcześniej Strażników Galaktyki. Rzeczywiście to jest spoko, ale to jest, wiesz... Jak je oglądasz longiem, to są takie... To no, samo. Okej, okay, akcja. Seba napisał w zestawieniu Metacritica 2023: 9 z 10 najlepszych gier 2023 roku który remastery i remake. Wczoraj Matt nagrywał z Tadziem Zielińskim audycję, gość kasta. Polecamy zajrzeć i Tadzio powiedział bardzo fajną rzecz: tegoroczne dwie nominacje do The Game Awards, te główne tytułowe, to są remastery. Mm -hmm. Powiedział co Resident to Evil, jest. Resident Evil, tak? I, I ten e, Dead Space. A Dead Space, a, Dead Space w tym roku I okay. druga gra, właśnie, chyba. Rezident Evil się wydaje tak. na pewno. No I Dead Space. To są jednak remake. No. Jakich czasów dożyliśmy. Ale kurczę, w zeszłym roku był God of War. To było w zeszłym roku. I Elden Ring. Ale God of War jest. To nie są Remastery. To nie są to no, to dalsze kontynuacja, tytułu, a Elden Ring to Elden Ring. No to mi mówię. A jest? to już, to że 8 na 10 musi być, bo jak nie ma. O, a to 23! To, a, to, a Mariusz, 2023 <laughs> rok mamy, byku. Świecień, święta już miały. Wszystko jest jasne już teraz. Tak. Tak mm -hmm. 2022 się skończy. Dobra, dobra. To był ciężki, Chaja. ale był. Czaję. Brawo. No to mi się nie zgadzało trochę. To jest właśnie, jak się dużo pracuje, to już nie tylko dni tygodni. Mea culpa i zwracam honor, jak to Przez mówią we Francji. Dowodem? <noise> Moja Chapa kupa. No baz. Otóż, przepraszam. Ale żeś go de foyer popełnił. Fłagra <grafie> <grafie> się mówi. Fłagra właśnie. Którego Sandownie jeszcze nie zjadła, już pewnie po nim. Eee, z zeszłego <grafie> roku. Takie insajdy małe. Mam wesoło, to wam też. <grafie> tak, bawcie że się... się nami. Szikałem przy Dawdystwie, ale chyba nie doniosę. <grafie> <grafie> Będzie miło. <grafie> Klikam wymownie. Nie, 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 jeszcze Nie, Nie, nie klikam, nie klikam. A, co mi się najlepiej ogląda? Powietrze się kończy na streamie. Trudno, jak stracicie no. przytomność, to będziecie mieli fajny content wideo. Nie dzwoncie, po karetkę, uciekajcie. No to już kordyceps przyszedł. Co mi się ogląda najlepiej w tym tygodniu? Nie wiem. Jak to nie To ja. A, wiem przecież. To ja ci powiem. Batmana. Dokładnie, no. ja jednak wierzę. Najlepiej no mi się ogląda Batmana na HBO Max i kumuję mu zaskoczeniu, bo gdzieś tam go oglądam z innych źródeł, bo na jakichś wrzutkach darmowych, typu fragmenty sezonów na CDA. Kurczę, zrobili robotę, bo go zremasterowali wizualnie. Jest dalej w formacie 4 3 i dźwiękowo, i nawet niektóre odcinki, jak jest to Be a on powinien być 5 odcinków dalej, to użyli po sobie. To już naprawdę takie rozwiązanie, że zaraz wiem, tymi szympansami w Zo ci się podają. No. I to nie jest jedzenie. No i cały czas w tym samym rytmie narracji. To no, jest, to jest okay. remasterek, który ma, który z 95 roku, z 97 w Polsce, skąd mm -hmm. wiem, bo mi chat GPT po powiedział, jak się z powem zastanawialiśmy, kiedy była premiera w no. Polsce, zapytaliśmy chat GPT, ale okay. <laughs> chat GPT może się mylić, to nie wiem. Um, I cały czas remaster i robi na mnie tak, o kurde, no kawał dobrej roboty, dobrze się nie okay. tego tak się przyczepić. A co teraz? <laughs> A z nowości, e, Warner Bros. planuje e, nowego Harry'ego Pottera. <laughs> Emo Watson i Daniel Radcliffe nie chcą wrócić do uniwersum z powodu kontrowersyjnych wypowiedzi J.K. Rowling. I przypominamy, to nie będzie nowy film, to będzie serial. Złapa, złapić ze o którego nie powiedziałeś. Po, powiedzia, reboot. plan Właśnie. Reboot, <laughs> reboot, nie nowego. Oni planują reboot serii. Sagi, to w kółko to samo. Ale zrobią z tego serial, bo ja dobrze zrozumiałem. Mo, tak, tam to być chyba serial Rozciągnięte nie wiem, to... I właśnie ci aktorzy nie chcą, bo Rowling tam co sobie wypisuje Ona tam Nie oszukujmy puś... się, nie chcę mi się roli uczyć Jakbyś miał miliardy na koncie też by się nie chciał uczyć siedmiu sezonów No, no <tarego>. Udało mi się odciąć, wiesz, od tego, że są Harry Potterem I Hermioną I znowu ich chcę do wora wrzucić Ale widzisz, o, wiesz co jeszcze oglądałem A propos może nie rebootów, o kontynuacji Tylko jeszcze nie skończyłem sezonu Różowe no. lata 90. A, ja nie oglądałem w końcu tak? to jest spoko. dobra? Tak? Całkiem spoko, jest, jak, jeżeli weźmiesz pod uwagę, że nie musi być to taki sam dowcip przed tych samych aktorów, co w latach 70-tych w tym serialu, no. to jest ok, bo te nowe postacie, to nie jest duży spoiler, bo tam są i starzy bohaterowie, którzy... Brett jest i ten, to na Nie ma to. tylko tego ulubionego naszego, naszej postaci, Mojej Sandruny, bo dostał zarzuty za wymuszenia seksualne jako aktor. Kto? Hide, hide, tak? tak. No. I go tam nie ma no. i raczej nie, no nie ma. A wystarczyło go w dupę kopnąć no. ze młodym. <laughs> Ale cała reszta śmietanki starej i dobrej się powtarza. A, no, ostro. Tak, bo no. E, e. Oś. Eric i, no, Eric no, I no, Forman no. mają. Powiem wam wstęp Wytłumaczę wam y, sześć odcinków. Pierwszy. Nie, pierwszy <laughs> tylko, Erik i Forman przywożył swoją córkę na, na okay. wakacje do dziadków. Do dziadków. No. Dziadkowie też ci sami, czyli Red Forman mm -hmm. i Kitty, ci sami aktorzy. I dalej Fabuła się rozwija w kubkę podobnych nastolatków. Zero spoilera, to można w trailerze 15 <laughs> sekundowym tak. zmieścić. I zarówno to, jak grają starzy aktorzy, jaki sentyment do starych jeszcze znaczy jest spoko, ale też do nowszego pokolenia, takiego lat 90. u mm. nas, jakbym powiedział o dylematach młodzieży, może do tobie teraz. Są, bo w no. 90 tych 90. to nie, nie było jeszcze dzieci, których otwarcie miały różne no tak, przekonania. No, nie, nie będę spojlował. Warto rzucić okiem, jestem ciekaw, waszego zdania. Na pewno nie spodziewajcie się, że to przeskoczy różowe lata 70., no, okay. ale jest czymś dobrym nie, rebootem, w miarę sprawną kontynuacją. Jakbym nie chciał oglądać rebootów, tym office 11 raz nie oglądał, także ja oglądał. Sam sobie to rebootujesz, Tak. Hmm, Zastanówmy się, czy przy tym podejściu w tych warunkach atmo atmosferycznych wiosny 2023 roku, 2023 przypominam ci cały czas, z moim psem kokoł w wieku tylu i tylu lat inaczej zinterpretuje 11 odcinek piątego sezonu na spacerze. Tak. Ale nie, teraz nie oglądam do office na spacerze, słucham sobie hałsu. Jak się tak faskę mi się wkróciło. O kurcze. Na no, hałsie. O nie chodzisz wtedy. Tak, w, o, w, w ogóle. Chodzisz. W rytmie 128 bpm w 15. No, tak. Ale 15 to 16, 20 na 16. Ty, 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 ty. Doświadczyłem empirycznie, że muzyka ma bardzo duży wpływ na samopoczucie. Nie? W końcu. Po latach słuchania dum metalu. Jak, 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 i Danielek, emo. jak Danielek wypunktował jakieś 45 minut temu. 2023 Mariuszek odkrył, że gra to gra, <grystanie> few hours later no. Mariusz odkrył, że muzyka może mieć wpływ na nastrój. <grystanie> no tak, no właśnie, do tego nas doprowadzi prowadzi. Dwóch inteligentnych facetów, dochodzi do wniosku, do których trzynastolatkowie wychowani w kulturze i butu mogą szans nie mieć, ale Kiedyś nie wiem co sądzisz na temat jako mój najwyższy autorytet w dziedzinie anime. Rick and Morty de Anime zadebiutuje jeszcze w tym roku na nowej platformie streamingowej Max. Bo <noise> <noise> Max... Też o tym trzeba porozmawiać. Będący połączeniem HBO Max i Discovery+. Nie wiem, czy to dobrze. Nie pytam o platformę, pytam o anime, ale o platformie też. Nie podoba mi się kreska bardzo tego. Ale to jest przez to, że ja nie lubię, jak już jest coś narysowane. No bo Rick and Morty jest ładnie narysowane. W sensie to jest amerykańska bajka i jest narysowana po amerykańsku. A to jest kreska, która ani nie jest japońską. To jest nowa japońska kreska, która mi tak bardzo średnio podchodzi, bo wolę tą taką nową 3D bardziej, nie? Tak, że to mm. już wygląda jak gradownie, nie? Słuchaj, Morales, właśnie jedna z tych kresek jest taka bardziej 3D. I to mi się podoba, mm. no i Demon Slayer, który wyszedł teraz, yy, trzeci sezon, pierwszy odcinek jest dostępny do oglądania, on jest w takiej kresce zrobiony, to jest praktycznie 3D już robione rzeczy i to jest fajna animacja. A to, co jest tutaj w tym Riku i Marti no mi się średnio podoba. Zobaczymy, jaka będzie fabuła tak naprawdę w tym wszystkim, ale nie wiem, kto jest odpowiedzialny w ogóle za to. Czy to będzie oczyszczony z zarzutów? Yy. <grym> <grym> Wątpię. No właśnie. Wątpię. Więc... Z moim znastwem anime i oceną taką subiektywną po tym, co widziałem, to jest już właśnie ten kwaśny wymiot kultury rebootu. Że już za dużo. To ten... Ten spaw rika w oryginalnym Riku jest jeszcze fajny i treściwy, a tutaj to już. Porównaj sobie to do cyberpunka anime. Chociażby. Bo tam jest amerykańska kreska, ale, ale jest ona jest, super. dalej jest japońska rzecz, nie. Yy, oglądałeś pewnie kawałek Arkana. Mm -hmm. yy, bo nie wiem, czy to kończyłeś. Ale tam też jest zupełnie tam jest nowa kreska, nie? I są nowe kreski do robienia. Nie trzeba robić wszystkiego jak Naruto. Nie? No. Bo to, co tu jest, to nawet nie jest Naruto. To jest takie Shinchen, ale nie do końca. Zobaczymy. Co I jeszcze robić. platformy się wchłaniają, zobaczymy. Co <laughs> tak, robimy. no to Max, to jest no. najlepszy wybór. Max. <laughs> Ze wszystkich dostępnych, to jest najlepszy <laughs> wybór, naprawdę. <laughs> będziecie mieli platformę Max. Tak. Wy już pewnie zaraz będziecie kończyć pracę, będziecie pewnie zmierzać w stronę weekendu. My bawiliśmy się dobrze, mam nadzieję, że Wy też. A najważniejsze, że my się bawiliśmy dobrze, wtedy my się, by się dobrze bawić. Tak. Też. Dziękujemy za dzisiaj. Słyszymy się i widzimy w piątek następny o godzinie 14. Również. Tak. Do zobaczenia. Cześć. Cześć.